Jeszcze nawet. Już momencik, ja to wszystko zrobiłem, więc sobie tylko przymknę. Tutaj jest można. Już będzie ciszy. Jest. Dobra. Możemy. Jest ok. Tak, proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Przerażające, że taka Legia, która gra bez 11 podstawowych zawodników co 3 dni w lidze, wszystkich ogrywa, a później przyjeżdża Cypr i jest problem. To świadczy dobitnie o tym, że jest tak beznadziejnie. No, to znaczy nie tak wszystkich ogrywa, bo przegra z Ruchem Chorzów, który nie ma pół zawodnika, i przegra z Lechią Gdańsk, która ma pół zawodnika. Więc to przegrała mecze z dwoma drużynami, które razem mają pół zawodnika. Cześć, witam w kolejnym odcinku Bet Show. Dzisiaj u nas najpopularniejsze sporty narciarskie. Co? Nie wiem. Najpopularniejsze dyscypliny sportowe, czyli skoki na narciarstwo. Jedna z najpopularniejszych dyscyplin. Naprawdę szybkie. Już. Panie Kamilu, na to trochę słowo w pana wykonaniu, ale chyba w pana wypowiedziach nie słychać. No ale powiedzmy, tych spoza Unii, czyli tych Japończyków, tych jakichś pseudo-Brazylijczyków, pseudo-Argentyńczyków, no to ludzi, którzy generalnie szukają roboty w Unii, żeby pościągać tu rodzinę, bratanka, wujenkę, trójkę dzieci i ich tam i gdzieś tam kombinować, jak się ustawić, jak złapać budkę ze skarpetami gdzieś na bazarze. Kołnierzyk, żeby nie było potem. Gitara. Proszę bardzo. Łukasz Juras-Jurkowski w rozmowie z nami odpowiedział między innymi na pytanie, dlaczego zawodnicy z KSW nie trafiają do federacji UPC. UFC! Myślałem, że żartujesz. Nie. Ju, bo tak się w ogóle się zapytałem. Ale słuchajcie, wy z Krakowa tu przyjechaliście? Tak. No. Co ty gadasz? No, po prostu na nagranie? Tak. Był telefon. Mówię, stary, no. To byłem tydzień temu, ale dobra, nie? Kurczę, szacunek. Okej, a was? Okej, ty posy, jakie okej? Jest dobrze. Wszystko w porządku? Do, porządku, spokój, do. Jakie jest wymarzone miejsce, w którym by chciał pan stać? Ja bym nie marudził, gdybym był przygotowany. Gdybym sobie poukładał, próbowałem sobie przez 10 minut kurwa wbić do głowy, kto gdzie gra. Bo normalnie to wiem, ale nie ukrywam, że dzisiejszy dzień trochę mnie postresował. No więc chodzi o to, że ten prezes Pogoni, do niego wracam po raz piąty, ale już ostatni, powiedział tak, że jako Polak chciałby polską piłkę i wie, że to jest dobry pomysł generalnie z tym całym ograniczeniem tych wszystkich, no to co my mówimy, szrot, prawda, no bo to jest szrot, no widzieliśmy wczoraj 6 w Legii, Pinto, Wrdolia, Koyama, Dosa Junior, o Jezu, ten to tragedia dopiero naprawdę, on chyba z parkietu był wzięty tego tanecznego, dwa Liszwili, jednego Mitiewicz, a i Radowicz, no 6, no. 6 zagranicznych, no i moczą z Cyprem, gdzie można z bankomatu tylko 800 euro wypłacić, gdzie kraj zbankrutował i gdzie piłkarze jedzą, wedle słów tego Vasconcelosa z Zawiszy, jedzą tylko ryż, bo na nic więcej ich nie stać, zresztą na ryż też ich nie stać, bo Vasconcelos musiał im go kupować w sklepie. Sezon narciarski, nasza kadra z Polski. Z boczków. Te zielińskie, te wolskie, te Żyra, te Wszołki, te Baszczyńskie, no ci właśnie chłopcy, oni właśnie jak stworzą. Pod kierownictwem trójki z Dortmundu, światowej klasy, pod kierownictwem światowej klasy bramkarza, bo mamy, nie wiem którego. To nie wierzę, że żaden piłkarz drugiemu niczego nie kupił. Mógł w karty przegrać, ale kupi to na pewno nie. Są wyjątkowo chytrzy, skąpi ludzie. Na przykład Justyna Kowalczyk dała teraz BMW na aukcję 150 tysięcy. Słyszeliście kiedyś, żeby jakiś piłkarz coś dał? Koszulkę, o tak, no bo ma w domu 300, to jedną da, no tak.
Paweł jest bardzo silny bojownik, jest trudny chalan a ma dobrą przyprawę tam w gymie. Są tam dobrzy sparring partnerowie a właśnie on jest judista, nie powiem, że stary, ale jest dobry judista a ma wielką szansę wygrać z Karolem Bedorfem. Nie pamiętasz. Widzę w twojej oczach. Po dłuższej przerwie. Znowu głośno, Arturze, szpilce. Nie pamiętasz, widzę to w twoich oczach. Po dłuższej przerwie znowu głośno w mediach, Arturze, szpilce. Z kim zmierzysz się w najbliższym pojedynku oraz... Na co to za podnoszenie poziomu całej branży, jak Lech Poznań przegrał z Litwinami? I to dlaczego? Przecież nie przez kibiców. Kibiców ma wspaniałych, pomijając tych tam paru głąbów od transparentu. Ale kibiców ma wspaniałych. Miasto ma wspaniałe. A tu przegrywa z gośćmi z kraju, który jest 50 razy mniejszy od nas i jeszcze w dodatku wszyscy, którzy cokolwiek mają wspólnego ze sportem, uprawiają tam koszykówkę. Do piłki nożnej to idą takie pokraki, takie można powiedzieć ludzie, którzy u nas mają zwolnienia z WF-u. Tak? I oni nam spuszczają łomot. In the back.